The name Franek was always mentioned. He was always there. I think it was in the background all the time. Yes, of course. Even if they didn't talk about it all the time. Moje imię jest Franciszek Pasławski, a drugie imię z okupacji było Jerzy. Znamy się na wsi. Wieś była historyczna. Wieś Dobrowody. To jest województwo tarnopolskie, powiat pod Hajce. Mój ojciec nazywał się Antoni, pseudonim Brzoza, zemstą dowódcy kompanii AK, a mama, kochana mama była Maria Pasławska. Ojciec przekazał mi wielki patriotyzm, natomiast cechy mam chyba po mamie. No, uczyła mnie solidności, więc jak chodziłem do gimnazjum w Buczaczu, od pierwsza klasa, druga, trzecia klasa gimnazjum skończyłem. 41 to już byłem, zostałem w gimnazjum tym samym, bo Sowieci nie likwidowali szkół. No, do tej klasy, między innymi, pierwszej klasy licealnej. Chodziła Lina Zalcman. To jest nauczycielka, z tym ja siedzę obok nauczycielka. Nauczycielka doktor Regina Culew. Dla mnie była bardzo najlepsza nauczycielka, bo dzięki niej ja stałem się celerem, najlepszym uczniem klasy. To jest była duża klasa, tu brakuje 40 osób. Tutaj jakby jest duży Żyd. Przed wojną w ogóle nie było podziału między Ukraińcami, Polakami i Żydami. Dopiero potem się okazało, że są różnice. Wszyscy Żydzi, którzy są na tym zdjęciu, poza Biną i Reginą, wszyscy zginęli z rąk niemieckich. W 1941 czy drugim, czy w tych dwóch latach Niemcy wybili się. Uczucie miałem takie, że coś dzieje się jakaś wielka krzywda. Po prostu bardzo żałowałem. To są moi koledzy. Chodziłem z nimi do szkoły, bawiłem się. Buczacz miał około 30 tysięcy mieszkańców. Buczaczu mieszkało chyba 7-8 tysięcy Żydów. Żydzi chowali się w różnych miejscach. W polskich domach przeważnie w pewnym momencie przyszła wielka, duża partyzantka sowiecka. Część ludzi, którzy się chowali gdzieś tam po mieszkaniach, domach, w braku, kiedy była ta wielka partyzantka sowiecka, wszyscy myśleli, że Armia Czerwona przyszła, że nikt już im nie grozi. Niemcy uciekli przed tą partyzantką. Ale to było krótko, to było 2-3 tygodnie. I partyzantka sobie poszła i znowu weszli Niemcy. Jak Niemcy weszli, to część Żydów chowała się gdzie można było. Część w klasztorach na przykład. Nawet pod koniec to było, wszystkich Żydów, którzy nawet się tych, co się chowali, to wzięli do getta. Między innymi to była matka Biny i Bina i ta nauczycielka. I tą resztkę Żydów załadowali do pociągu i zlikwidowali getta. Likwidowane było getto i resztkę tych Żydów, którzy mieszkali w tym getcie, zapakowali Niemcy do pociągu. Tak. I ten pociąg był z przeznaczeniem jazdy do Auschwitz. Well, actually my mother didn't talk too much about this period, but what she told us is that after the akcja, I mean after the raid of the Nazis on Buchach, the village where they lived, they took her father to a work camp. Her sister, when she saw the Nazis taking her father, she started running after him and the Germans shot her in front of the eyes of my mother. My mother, together with my grandmother and her aunt, jumped off the train which was on the way to a death camp. And after jumping, they tried to go back to their village. And I didn't know exactly, and I didn't understand exactly how did they found the Franek. But all I know is that they learned at the same school, and my aunt, Regina Zuller, was his teacher. So he suggested to take all the three to his house. Przez monastyrzyska, miasteczko, które było, w pan miał szkołę. Ja chodziłem tam do szkoły. I w monastyrzyskach na stacji
Nagle przypomniała sobie pani doktor Czulew, słuchajcie, my mamy okazję. Tu mieszka blisko Franek. My możemy uciec. Poprosiły strażnika żydowskiego, żeby im pozwolił pójść do ubika. Kiedy pociąg odjechał, to spokojnie wyszli z tej ubiki. Przyszli do mnie i mój Franek, myśmy uciekli z pociągu. Nauczycielka ze mną rozmawiała. Możesz nas przyjąć. Po prostu się nie zastanawiałem. Powiedziałem, oczywiście nie ma sprawy, jesteście u mnie. Podjąłem ryzyko natychmiast bez zastanowienia. Rodzicom nie powiedziałem, że to są rzeczy. Ja powiedziałem rodzicom, to są nasi, to są moi dobrzy znajomi. Tracili dom, bo zbombardowali. Po dwóch tygodniach rodzice już wiedzieli, że to są rzeczy. To się po prostu omawiając, w jaki sposób będą się chować, powiedziałem, że nie ma możliwości chowania się, to jest niemożliwe. Wy musicie mieszkać tutaj jako moje znajome katoliczki. Nie wolno się kryć i nie wolno powiedzieć, że jesteście Żydami. Musicie chodzić do kościoła, musicie się nauczyć żegnać i mówić pecioły. Ojcze nasz, a ojcze nasz to i Żydzi mówią. Zaraz potem, poza kwaterowaniem tej osób, ja udałem się do Kieleckie. W 1944 roku wyjechałem. I żeby im się krzywda nie stała, powiedziałem mojej mamie. Muszą być uratowani. He didn't tell his parents that they were Jewish and he took them to the church every Sunday and they behaved like Christians. He endangered himself and his parents also, because if they were caught, they would have been killed. They would have been shot by the Nazis. And this was the crucial period, which because of this, their lives were saved. After these 3 months, they were hiding in another place. And then until the Russian came and they conquered the city, because Bucharest, the city, was on the border between Russia and Germany. So the Russian came and they conquered the city and the Germans ran away. And then at the end of the war, they went to a camp of people who ran from the Holocaust in the north of Italy. And there my mother met my father and they got married. My father is also from Bucharest. He was in Russia during the war. My mother had a huge family with relatives from the father's side and from the mother's side, and they were all killed during the Holocaust, except my mother, my aunt, and my grandmother, which were saved by Franek. Ale cały czas myśleliśmy o sobie, i oni, i my. Nie Binka, tylko ta nauczycielka. Była na łożu śmierci, zawołała Binkę i mówi, Binka, my zostałyśmy uratowane przez Franka. I myśmy zapomniały o nim. Słuchaj, ty rób wszystko, żeby jego odnaleźć. I ona się zwróciła do profesora gimnazjum, nazywał się Kornbut Żyd, który był wykładał łaciny. I on był też w Polsce i oni mieli kontakty, Żydzi mieli kontakty między sobą. I się zwróciły one, Binka, jeszcze kiedy żyła Regina Suga, do Kornbuta, który mieszkał na Śląsku. I ten profesor Kornbut zwrócił się do Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż odnalazł mnie. Ja byłem sławny w Polsce, dlatego że ja odbudowałem Gdańsk. Wszystkie medale są to wszystko z okazji odbudowy Gdańska. Profesor Kornbut przy pomocy Czerwonego Krzyża odnalazł mnie. I powiedział, panie Franciszku, pana szukają moje znajome z Izraela. I on im przekazał mój adres gdański i tak dalej. Pierwszy list to był od pani Reginy Stuk. Myśmy pana szukały, panie Franciszku, przez Czerwony Krzyż. Pomógł nam pan profesor Kornbut z tym. I przysyłamy panu paczkę. W paczce były również pomarańcze, których ja nigdy nie jadłem. A teraz po raz pierwszy one mi przysłały paczkę pomarańczy i tam jakiś świat. I wówczas nawiązaliśmy kontakt. W 1987 kwietniu pojechałem do Izraela. Byłem w szkołach, dzieci, wnuczki, gminy zapraszały mnie do szkół i przedstawiały, to jest pan, który uratował moją babcię. Jeździłem wszędzie, gdzie po całym Izraelu.
spotkania w Jerozolimie. Pojechali wszyscy do Jerozolimy. They all went to Jerusalem. I kiedy było przed tym jeszcze za domu, kiedy mieszkaliśmy w Tel Awiwie, to pan Tischler, czyli mąż pani Biny, mówi: słuchaj, Bramek, ty musisz napisać, przygotować sobie jakąś mowę. Ty będziesz tam honorowany. I ja przygotowałem takie przemówienie, które poszło na antenę i było w Polsce czytane. It is my privilege and honor to take part in today's amazing and fantastic ceremony in this historic city, which is sacred to all, to the main religions of the world in Jerusalem. The honorary title and the medal which was granted to me, I think about it as an amazing honor that one can even think about in one's life. I also think about this honor as an evidence of great respect, not only to me personally, but also to my parents, who also, risking their lives, were giving shelter to those who needed it, to save the life of other people. I want to express incredible respect of all people who were innocently murdered, tortured, and died because of Nazi perpetrators, as well as those who helped them and supported them during the Second World War. The worst victims of German deeds were the Jews and the Poles. I also want to wish the State of Israel all further successes and wonderful development and progress. I also want to thank and wish all of you and the whole world life in peace. Thank you very much. Shalom, Franciszek Pasławski, Polska, Poland. My mother brought him to Israel. He planted a tree and went to Yad Vashem. And then 15 years ago, we also went to Poland and we met him and his family. We went there to see Buchacz, the place where my mother was born and raised. And she was very excited to see the place, to see the house, which stayed almost the same as they left him 50 years or 60 years ago. We were very excited to see him again. These are cards that Franek used to send and is still sending. My mother is still sending Binka every Christmas and every Hanukkah and even in Passover, and greetings for the Happy New Year or Happy Holidays. The knowledge of there are some good people, not a lot, but there are some good people like Franek. It's very important and it affected our life. Actually, he gave life to us. I have got a family, my sister Rachel have got a family, and we have got children, grandchildren. He gave the possibility of our present family to be here in Israel. I mean, if he didn't save my mother and my grandmother and the aunt, we won't be here. We thank him very much for what he did. Co pan czuje? W pewnym sensie jako spełniony człowiek, że miałem taką okazję i uratowałem ludzi. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę im wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, rozwoju i dużo, żeby mieli pieniędzy i żeby mieli bardzo dobre zdrowie. Ja nie umiem tak mówić teraz dobrze po polsku, bo ja nie miałem z kim mówić. A ja chciałem mówić, że Pan był i jest bohaterem i ja mam, i ja chcę i co Pan zrobił dla mojej matki, dla mojej ciotki i dla mojej babki, to jest rzecz, że ja nie myślę, że dużo ludzi mogą zrobić taką rzecz. I ja myślę, że Pan jest specjalny i ja mam nadzieję, że my się do widzenia w oktober, bo ja będę w oktober w Toronto i ja życzę Pana dużo długi lata i szczęście od wnuków, prawnuków i dzieci. We bless Franek and we hope
he will have a lot of good, the next years, a good life together with his whole family. We never forget him. We know he is the only one that is left in Canada, the Hasid Umot Olam. And we always talk about him. And maybe we can see him again in Israel. Franciszek Pasławski. Mr. Pasławski, as I said, is almost 94, and he's likely the last man living in Canada today who bears the esteemed title of Righteous Among the Nations. He lives not far from Toronto, in Brampton, in fact, and it is indeed one of the greatest honors of my life, as someone whose own father was saved by the righteous, to announce to you that Mr. Pasławski has made the effort to be here with us tonight in person. We thank you from the depth of our souls on behalf of the Jewish people, the Polish people, indeed on behalf of all humanity. Thank you. It was a very huge surprise for me. Thank you very much.